Panie doktorze, przegrywamy dzisiaj, no niestety, w Łagowie 1-0. Tak jak tutaj rozmawiałem z Mariuszem Szuszkiewiczem, był to mecz takiej typowej walki, no ale jednak straciliśmy bramkę. Co takiego dzisiaj zawiodło, że no jednak przegraliśmy? Powiem tak, że to, że to będzie mecz walki, to wiedzieliśmy przed spotkaniem, ponieważ warunki tutaj gry, boisko mniejsze niż zwykle, jakby zawodnicy są bliżej siebie i to spodziewaliśmy się, że będzie dużo pojedynków takich wręcz. I też tak było i w tym elemencie może nie odstawaliśmy, ale jednak te pojedynki były w większości na korzyść Łagowa. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście można przegrać, natomiast no dziś sposób, w jaki to zrobiliśmy, naprawdę jest no dla mnie zastanawiający i bardzo dużo analizy przed następnymi spotkaniami. Nie byliśmy groźni pod bramką Łagowa. Tych sytuacji dzisiaj było jak na lekarstwo. W tym rozegraniu za wolno operowaliśmy piłką. Nasi ofensywni zawodnicy no, byli zbyt statyczni, aby rozruszać nasz zespół i spowodować, że no, nabierzemy pewności siebie. Natomiast no, w obronie staraliśmy się obronić to, co mieliśmy, czyli ten wynik 0-0, ale tak jak powiedziałem, no, zbyt dużo błędów, zbyt dużo przegranych pojedynków spowodowało, że przegrywamy absolutnie zasłużenie. Tak jak ja przed chwilą powiedziałem, dużo materiału do analizy. No i też widać, że dalej musimy pracować nad wieloma elementami, aby to wszystko się zgrało, aby no, drużyna prezentowała się na większej przestrzeni niż tylko dwa mecze dobrze. Panie trenerze, ale obserwując to dzisiejsze spotkanie, widać było chociażby w drużynie z Łagowa, że ta drużyna chciała grać, grali do przodu, mieli sytuację, stwarzali tę sytuację. Patrząc na nas, my mieliśmy tę sytuację tylko jedną i to dopiero w momencie, kiedy straciliśmy bramkę. Także taka jedna klarowna sytuacja to jest tylko ta jedna. Tak, ja powiedziałem, że było bardzo mało okazji dzisiaj. Znaczy, drużyna chciała grać Łagowa, ale i potrafiła, bo no, chcieć to jest za mało jednak w piłce. My musimy pracować nad tym, aby, bo ja wiem, że chcemy, ja wiem, że się staramy i oczywiście tą cechę musimy tutaj pielęgnować, natomiast no, nie potrafiliśmy dzisiaj przede wszystkim wymienić między sobą kilku podań w tempie, w rytmie jakimś, żeby no, podprowadzić piłkę pod pole karne przeciwnika i tam go straszyć. No, dlatego, tak jak mówię, no, też pan tak zanalizował, że nie było tej okazji, ale ja to powiedziałem na początku. Panie trenerze, przed nami ciężki tydzień, bo ciężko trzeba będzie pracować na to, żeby w niedzielę wyjść na spotkanie z Krzo i zagrać się lepiej niż dzisiaj w Łagowie. Tak jak pan powiedział, dużo analizy, dużo pracy. No, na pewno będzie pan coś musiał zmienić w składzie. No, nie myślę teraz o zmianach w składzie, myślę o tym, żeby no, zagrać, żeby zdecydowanie lepiej poprawić grę zespołu, ponieważ Łagów jest oczywiście tutaj zespołem, który w tej lidze się liczy i zawsze jest w czołówce, natomiast no, z taką grą, którą zaprezentowaliśmy, szczególnie w drugiej połowie, nie mamy co tutaj skrzo marzyć o punktach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.